Czy pan zakładał bezprawnie podsłuchy, podsłuchiwał kogoś, śledził? Jeśli tak, to znaczy jest lecenie, bo rozumiem, że holding twierdzi, że nie. A pan, rozumiem, twierdzi, że ma nagrania, na których ewidentnie słychać, kto daje taką dyspozycję, ale czy pan był odpowiedzialny za podkładanie tych podsłuchów? Absolutnie nie, panie redaktorze, to jest kolejne nieporozumienie. Tak? Ja odpowiadałem za to, żeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego umożliwić inwigilację pana kramka. Mhm. To, że ona się siedziała bezprawnie, jeżeli pan czytał i że widzowie czytali moje oświadczenie notarialne, ja jeszcze raz powtarzam. W momencie, kiedy, a interesuje się też polityką, padło nazwisko Kramka, ten człowiek nie był mi nieznany. To znaczy, absolutnie był znany, bo się polityką interesuje i wiedziałem, kim pan jest Bartosz Kramek. Kiedy, przyszł, kiedy, kiedy ABW poprosiło na przykład o numery kart kredytowych, mnie to nie dziwiło. To znaczy, zakładałem, że mogą mieć, absolutnie mają zgodę na techniki specjalne. Czerwona lampka, panie redaktorze, zapaliła się wtedy, kiedy powiedzieli, że gdyby oni nie mogli jednak czegoś zrobić, to czy ja mógłbym przeszukać pokój? I wtedy zrozumiałem, że to jest bezprawie. To znaczy, z punktu widzenia procesowego, jest to niedużycia. I jeszcze, żebyśmy ułożyli to sobie w głowach, kto spytał, czy pan będzie mógł przeszukać ten. Agenci ABW. A na jakiej podstawie pan miałby przeszukiwać ten pokój? Nie ma takiej podstawy prawnej, dlatego, panie redaktorze, zrozumiałem, że to, co robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest zupełnie bezprawne i zacząłem szukać. I wtedy natrafiłem na informację, o której wcześniej nie wiedziałem, że minister Maciej Wąsi, przepraszam, wtedy nie minister, bo on wtedy był zastępcą koordynatora służb, jest prywatnie związany pozwem cywilnym przez pana Kramka który nomenomen w pierwszej instancji, jak pan wie, przegrał mhm. za to, że nazywał pana Kramka między innymi ruskim agentem. Stąd pewnie radość pana Wąsika, kiedy usłyszał, że po prostu chodziło ABW, moim zdaniem działała zupełnie bezprawnie, nie miała na to, na to zgody. Chodziło wyłącznie o znalezienie kompromatów na tego człowieka, tak aby potem posłużyły panu Wąsikowi w prywatnie.